Raciborskie środowisko PO zachęcało do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Urząd Miasta w Raciborzu w bezpośrednim kontakcie z petentami. Przed nami druga tura wyborów. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 6 lipca. Hanna Karasińska, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Do drugiej tury wyborów zostało zaledwie 6 dni. Komitety kandydatów robią wszystko, by przekonać do siebie wyborców. Raciborskie Środowisko Platformy Obywatelskiej w ostatnią sobotę zachęcało do pójścia na wybory i zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego. W sobotnie przedpołudnie na raciborskim rynku przedstawiciele PO zachęcali Raciborzan do udziału w drugiej turze wyborów i oddanie głosu na kandydata tej partii. Na płycie raciborskiego rynku głos zabrała m.in. posłanka Gabriela Lenartowicz, która stwierdziła, że w Polsce potrzebna jest zmiana. To są niezwykle ważne wybory. To są wybory, gdzie będziemy wybierali tak naprawdę, jaki Polski chcemy. Czy chcemy Polski wolnej, uśmiechniętej, ale z poważną władzą, która się nie zajmuje na wiecach wyborczych watem na podpaski i tampony i musztardę, ale która się zajmuje poważnymi sprawami, które ludzi nurtują, które się obawiają. Głos zabrała także Ewa Lewandowska, etatowy członek zarządu powiatu, która nawiązała do podziału politycznego w Polsce. Ja powtórzę moje przesłanie. Przede wszystkim chciałabym żyć w dumnej Polsce. Chciałabym żyć w Europie i być Europejką szanowaną, ale przede wszystkim chciałabym żyć w jednej Polsce. Dzisiaj wielokrotnie mam wrażenie, że mamy dwie Polski, że są mieszkańcy i to wcale nie Polski A i B, tylko Polski, która wyznaje swoją ideologię i Polski, która ma inne zdanie. Jako lokalny radny i były prezydent Raciborza Mirosław Lęk podkreśliły rolę samorządów, które same chcą decydować, jakie zadania będą realizować. Ten samorząd wspólnie budowaliśmy ponad 30 lat. I odnosimy wrażenie, że ten samorząd jest coraz mniej potrzebny, a może okaże się za chwilę, że nie jest potrzebny w ogóle. Państwo polskie z pozycji centralnej zaczyna mówić, że doskonale sobie daje radę w wydawaniu naszych wspólnych pieniędzy bez pośrednictwa mieszkańców. Chce zarządzać nami centralnie, więc ja zdecydowanie mój głos będzie optował za Polską samorządową, za Polską Rafała Trzaskowskiego. Swoje zdanie wyraził także Piotr Olender, radny powiatowy klubu PO, który zachęcał do zmian i pójścia do urn w drugiej turze wyborów. Gdyby w drugiej turze nie znalazł się Rafał Trzaskowski, gdyby był pan Hołownia, Kosiniak-Kamysz czy Biedroń i gdyby jego komitety organizowały tego typu imprezę, to też bym przyszedł i powiedziałbym dokładnie to samo. Bo sprawa w tej chwili idzie nie o to, nie o szczegóły, tylko o to, czy my po prostu będziemy mogli mieć swoje własne przekonania, wyrażać je, przekonywać do nich inne. I do tego się cała sprawa w moim przekonaniu, takie jest moje zdanie, sprowadza. Podczas wydarzenia rozdawano też ulotki i kolorowe balony symbolizujące poparcie kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Jutro mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce, a do piątku można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Te, jak i inne urzędowe sprawy od dziś można załatwić w bezpośrednim kontakcie w raciborskim magistracie. Po kilku miesiącach przerwy Urząd Miasta w Raciborzu wraca z bezpośrednią obsługą interesantów. Przypomnijmy, że magistrat w związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa od połowy marca nie przyjmował petentów, a wszelkie sprawy można było załatwić zdalnie. Od dziś sytuacja ta uległa zmianie. Oznacza to, że już bez konieczności umawiania się telefonicznie możemy wejść do urzędu, do wydziału, w którym chcemy załatwić swoją sprawę. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które w czasach epidemii obowiązują nadal, to jest zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego. Pomogą nam w tym naklejki. Urząd Miasta został oznakowany tak, aby też było nam łatwiej się poruszać i wiedzieć, gdzie stanąć, gdzie poczekać, jeśli już w biurze jakaś osoba jest obsługiwana. Bo taka generalna zasada mówi o tym, że jedna osoba obsługiwana na jedno stanowisko obsługi i prosimy o to, żeby właśnie się do tego dostosowywać. Katalog spraw jest pełny, co oznacza, że niezależnie od wydziału każdą sprawę załatwimy w bezpośrednim kontakcie z urzędnikiem, a jednym z powodów, by wybrać się do urzędu, może być złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców na nadchodzącą drugą turę niedzielnych wyborów.
Kluczowa sprawa jest taka, że jeśli przed pierwszą turą wyborów zgłosiliśmy chęć głosowania korespondencyjnego, to to zostaje utrzymane, czyli oczekujemy na przysłanie na nasz wskazany przez nas adres pakietu wyborczego. Jeśli jednak chcielibyśmy zmienić tę decyzję i zagłosować stacjonarnie w lokalu wyborczym, to jest to możliwe, tylko uprzednio trzeba się zgłosić do swojego urzędu gminy po zaświadczenie o prawie do głosowania i trzeba to zrobić przed wysłaniem tego pakietu wyborczego, czyli musimy ubiec ten pakiet wyborczy, który do nas przyjdzie. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odbierać do piątku. Do spisu wyborców można się dopisać także przez internet. Z tym zaświadczeniem możemy głosować w dowolnie wybranym przez nas lokalu wyborczym, czyli jest to opcja dla wszystkich tych, którzy nie dopisali się do spisu wyborców w innym obwodzie niż właściwym dla własnego adresu, a chcieliby w tą niedzielę zagłosować, a będą gdzieś indziej, są wakacje, urlopujemy, także po to zaświadczenie do piątku do urzędu można się udać. Ważne jest to, żeby tego zaświadczenia nie zniszczyć i nie utracić, bo niezależnie od tego, z jakich przyczyn tak by się stało, to bez tego zaświadczenia nie możemy już zagłosować nawet w tym naszym właściwym obwodzie głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli wyborca dopisał się przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Pozostajemy w temacie wyborów, bo to już ostatnia prosta przed drugą turą. Dlatego po raz kolejny zapytaliśmy Raciborzan, czy wezmą udział w niedzielnych wyborach i przy którym z kandydatów zaznaczą krzyżyk. Dzień dobry, wybiera się pani na drugą turę wyborów? Wybieram, ale jeszcze nie jestem zdecydowana. O, jak najbardziej. Nie wiem, pewnie tak. Oczywiście, no jak każdy Polak powinien. Wybieram się. Oczywiście. A kandydata pan już wybrał? No oczywiście, że tak. Ten sam co w pierwszej. Jeszcze nie jestem do końca przekonany, ale... Mam jakieś tam swoje typy. Andrzej Duda. No, prezydent Duda. Dał nam, wie pani, tyle lat pracowałam, że złotówki od nas żadnego nie dostałam, od niego dostałam. No bo jest dobry dla społeczeństwa, dla rodzin wielodzietnych. Pewnie, że tak. Duda. A dlaczego Duda? Chroni rodziny. Tu nie chodzi o 500+, ale nie chcemy mieć karty LGBT tutaj i edukacji wczesnej. Dzieci na pewne tematy. Uważam, że jest dobrym prezydentem i chciałabym, żeby jeszcze miał szansę na kolejne lata, żeby tutaj decydować o naszych losach. Wybierają się państwo na drugą turę wyborów? Jesteśmy ze zagranicy. Tak szczerze, jeśli miałbym tak wybierać z tego, wybierać to mniejsze zło, bo na temat pana Dudy ze względu na swoją orientację, to mam bardzo złe zdanie. Po tym, co wyprawia i potem jak okrada nasze państwo, no to już, jak powiedziałem, jak już wybiera się to mniejsze zło, to już wolę rzeczywiście celować Trzaskowskiego. Jest to jakiś jeszcze w miarę rozsądny człowiek, jeśli rzeczywiście spełni wszystkie swoje obietnice. No ale przyszło nam żyć w takim kraju, no to niestety. To musimy żyć z tym, czy mamy, nie? Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić. Nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.